Dzień dobry, Bobry! Witam się z Wami w ten piękny, słoneczny poranek u nas. Zaczynamy dzień od śniadanka, kawy w La Maison. To jest restauracja, którą już Wam wiele razy pokazywałam. Także idziemy wszyscy grupką, ja, Max i Salvatore, właśnie na śniadanko. A co się będzie dalej działo? To się okaże. Także życzę Wam miłego oglądania. Wczoraj, a w sumie to w ostatnim vlogu, zabraliśmy Was na spacer do parku Skarszewskiego. Cześć. Buongiorno, buongiorno. Come stai? Tutto bene? Camminiamo? Sì. Andiamo. Zabraliśmy Was do parku Skarszewskiego, a teraz, słuchajcie, jesteśmy na Polach Mokotowskich. Też przyszliśmy tutaj na spacer. To jest, słuchajcie, idealne miejsce na mapie Warszawy na właśnie niedzielny spacer, ale nie tylko. Od razu przypomniało mi się, jak kiedyś, chyba w zeszłym roku, wstawiłam jakieś zdjęcie na Instagramie, gdzie napisałam, że jedziemy na spacer. Oczywiście ktoś mnie tam ostro skrytykował, jak można napisać, że się jedzie na spacer, przecież na spacer się idzie. Ragazzi, camminiamo! No i słuchajcie, moja odpowiedź jest taka. Jeśli się mieszka w tak dużym mieście jak Warszawa i jest dostępnych tak duża ilość parków i możliwości na spacer, no to oczywiście można pójść na spacer wkoło domu, zejść na dół, nie wiem, przejść się między blokami i mamy tutaj spacer, ale można też pojechać do parku na spacer. Proste. Taka mała dygresja a propos spacerów. Wy już wiecie, że my uwielbiamy spędzać czas na świeżym powietrzu, a zwłaszcza kiedy mamy taką możliwość i jest piękna pogoda, na takich właśnie dłuższych spacerach po Warszawie zwiedzamy wszystkie możliwe miejsca i mam nadzieję, że tego lata uda nam się pokazać Wam nie tylko te najbardziej znane parki w Warszawie, ale też takie szlaki, którymi warto się przejść, które są już mniej odwiedzane przez turystów. Także zobaczymy. No to co? Idziemy na kolejny spacer. Oh,
Spacerek zaliczony. Obiadek zaliczony. Teraz wiecie, co by się przydało? Coś słodkiego. Ale na szczęście przyjdziemy się jeszcze kawałek, bo zaparkowaliśmy dosyć daleko samochód. I wracamy teraz do domku, bo jak zwykle trzeba nakarmić kotełki. Słuchajcie, jestem też ciekawa, jak wy spędzacie lato w mieście, albo przynajmniej w waszej okolicy. Jak widzicie, Max wrócił, więc spacery też wróciły. Ale to nie wszystko. Postaramy się też pokazać wam inne formy aktywności, że tak to nazwę, jakie my stosujemy latem. No i tyle, słuchajcie, jestem najedzona totalnie. Chłopaki jak zwykle idą z przodu i dosyć mocno gestykulują, rozważają na różne męskie tematy. Ach, a co będziemy dzisiaj robić po południu? Mam pewien plan, nie wiem, czy mi się uda go zrealizować. Chciałabym namówić chłopaków, żebyśmy pojechali w jedno fajne miejsce i też pokazać wam przy okazji, bo nie wiem, czy już widzieliście. Na pewno w naszych vlogach jeszcze nie, także może uda mi się to dzisiaj załatwić, a ponieważ pogoda jest całkiem fajna, to będzie kolejny zrealizowany punkt w ten weekend. Skoro było dzisiaj tak dużo żarcia na obiad, to trzeba teraz spalić te kalorie. I Max stwierdził, że przyda mu się jeszcze kilometr chodzenia, czyli kolejny mały spacerek. Ale mówiłam wam o tym, że pokażę wam dzisiaj jeszcze jedno fajne miejsce, godne uwagi, gdzie można pójść na fajny spacer i miło spędzić czas ze znajomymi. Jedziemy. Tak, to jest... Na razie wam nie powiem gdzie. Jak już będziemy na miejscu, to się dokładnie dowiecie. I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be, life with no distractions. We'll get away. This is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. I'm done living life with the lights out, died with my own doubts. Be free with me. Let's go, let's be... Jak widzicie, jesteśmy w miejscu, gdzie znajduje się Port Czerniakowski. I tutaj też nad Wisłą zorganizowane są bulwary wiślane. Prawie cała Warszawa spędza tutaj popołudnia, ale również wieczory i nie tylko. Można się przespacerować, można się czegoś napić i tak jak wspomniałam wcześniej, spędzić miło czas ze znajomymi. Także jeżeli będziecie w Warszawie albo jesteście z Warszawy, jeszcze tego miejsca nie znacie, w co wątpię, ale jeżeli będziecie tutaj, to polecam wam właśnie sprawdzić to miejsce i wybrać się właśnie na taki dłuższy spacer nad Wisłę. Not looking back, eyes on the freeway.
naszej kuchni dziś wieczorem takie dzieją się cuda. Max zabrał się za gotowanie i będzie przyrządzać papryczki, które już wiele razy wam pokazywaliśmy. Peperoni all'italiana. Tak, jedne z naszych ulubionych, z oliwkami, z kaparami, a później zdenerwowane penne na kolację. Penna all'arrabbiata. Tak. Sosik już się robi, a tutaj papryczki. Massimo, gotowe? Quasi. Na tobą. Jeszcze chwila i będą gotowe papryczki. Przepis na te papryczki znajdziecie na Facebooku w zakładce przepisy. I tam macie wszystko wytłumaczone, jeżeli macie ochotę spróbować. Dziękuję. No dobrze, kochani, czas zakończyć dzisiejszy vlog. Proszę, jaką piękną kolację zrobił Massimo, szef kuchni. Zdenerwowane penne. Mam nadzieję, że nie za bardzo zdenerwowane. Chłopaki, smacznego. Dziękuję. Dziękuję. Do zobaczenia w następnym filmiku. Buziaki, pa!